Skrót spotkania z rezerwami Lecha Poznań prezentuje sponsor meczu firma Art Expo www.artexpo.com.pl. I mamy pierwszy gwizdek arbitra w tym spotkaniu. Zaczynają goście. No i opłacił się ten doskok. Bardzo dobre zachowanie teraz ekipy Hutnika. Lelek na lewo. I będzie próba zaskoczenia rywala. Jakub Marcinkowski lewą. 8 minuta meczu. Lewą stroną atakuje Hutnik. No ale dużo niedokładności. Jednak jakim cudem Olejnikowi udało się tę piłkę wyłuskać. No i już atakuje Lech. Nadolski. Brakuje chyba tam kogoś, żeby tę piłkę odegrać do środka, ale dobrze to wykombinowali teraz młodzi zawodnicy z Poznania i... No i przy piłce Hutnik, lewą stronę, Rakels. Dynamika to na pewno to, z czego słynął jeszcze Brajnic w trakowym bocznej klasie. Dobre uderzenie, bo Łotysza, 2 metry nad poprzeczką. Patryk Kielis to zawodnik, który ma też najwięcej asyst, a tymczasem Hutnik ponownie lewą stroną i będzie pewnie próba znów albo uderzenia, albo dośrodkowania. Schodzi do środka i ziemią płasko próbował tu rozegrać Rakels. Fajny pomysł, ale no... Déjà vu, po raz kolejny ci dwaj obrońcy Hutnika będą próbować wcielić się w rolę rozgrywających właściwie i zagrozić bramce rywala. Tymczasem dośrodkowanie bardzo blisko było teraz otwarcia wyniku, ale na takich słupach oświetlenia o natężeniu, które jest wymagane w pierwszej lidze. Dośrodkowanie na krótki słupek uderzał piłka gdzieś na 50 metrze od bramki Kruchniewskiego. Teraz dobrze, znalazł lukę tam na lewej stronie. Patryk Kielis, dośrodkowanie i zagotowało się pod bramką. Jeszcze Rakels, teraz odegranie i będzie bramka, nie ma. Mieści głowę. W 1986 roku, już 37 lat. Na koncie. Awans z drugiej ligi tureckiej. Tymczasem Hutnik Kraków może rozpocząć strzelanie. Danis Rakels i... Teraz na lewą stronę zagranie Hojo Kowalskiego. Dobrze, teraz rozegrana piłka. Próbują ziemią cierpliwie przedostać się pod to pole karne. Bardzo dobrze odszkodująca akcja. Teraz lewą stroną będzie dośrodkowanie. No i zamyka tę akcję. Patryk Kielis się wyciągnie z dystansu. Gol! Chyba przed nami ostatnia szansa na wyrównanie, a jednak nie. Wbijaj na sklepklubowy.com. Drugą grę rozpoczynają gospodarze. Jeśli w takim rezultacie zakończy się to spotkanie albo innym, jakimkolwiek Hutnik wygra, no to przeskoczy w ligowej tabeli Stal Stalowo Wolę, a tymczasem okazja na drugą bramkę. Denis Rakels, uderzenie i to się właśnie dzieje. Łotysz podwyższy na 2-0. No i Hutnicy w drugiej bramce z gry wygrają pierwszą ligę. Zaspali trochę defensorzy. Lecha 2 wykorzystał to doświadczony zawodnik z hutnickim paszportem. I precyzyjnym strzałem prawą nogą umieszcza piłkę w bocznej siatce. Hutnik 2, Lech Poznań 2-0. Naprawdę bardzo ładna asysta. Lech 2 Poznań to przede wszystkim Szymon Pawłowski, jego 8 trafień tym razem. Próbował płasko uderzać wśród asystujących Nadolski, Dziuba i Kordobis. To są osoby, które mają 4 i odpowiednio 3 asysty. A przy piłce Hutnik. Zawadzki. Zawadzki i Chmiel. Chmiel będzie chyba próbował uderzać i zrobił to, ale chyba po rikoszecie ta piłka straciła swoją moc. Zablokował to w ostatniej chwili
jak rozegrają to zawodnicy z Wielkopolski. Chyba jednak czekała, tak, lewą nogą próbuje zaskoczyć i to było dobre uderzenie, ale na posterunku Dorian Frączak paruje piłkę na rzut rożny. 2 w drugiej, łącznie 5, no ale celność nie najgorsza, bo dwie bramki dla HKS-u w tym spotkaniu. Zawadzki, nie wiem, czy nie było tam spalonego, gramy dalej, Rakels przy piłce, teraz będzie pewnie próbował wejść 1 na 1 w pole karne. Rakels tutaj będzie, absurdalne uderzenie Dominika Zawadzkiego. Maciej Urbańczyk w środku, ale chyba brakuje mu kogoś do zagrania na te dwa kontakty na klepkę, ale Hutnik nie przestaje atakować. Ciekawe uderzenie teraz zewnętrzną częścią stopy, taki Ricardo Quaresma w wykonaniu Dominika Zawadzkiego. Poznaj teraz w poszukiwaniu kontaktowej bramki. Nadolski na prawo do Czekały, Maksym Czekała. Nie wszedł tutaj w dribbling i oddał piłkę Nadolskiemu. No chyba brakuje takiego właśnie wejścia. Uderzał lewą nogą jeszcze. Czekała zbyt niecelnie. A stadion mogący pomieścić około 1600 widzów, no może okazać się za mały. Stadion, który niestety nie zostanie dopuszczony do rozgrywek pierwszej ligi. Tymczasem uderzenie z dystansu to było jakieś 30 metrów. No ale niecelnie. Jarosław Królewski w oficjalnym piśmie stwierdził, że Hutnik na pewno nie będzie miał możliwości skorzystania ze stadionu Wisły. Tymczasem znowu niebezpiecznie pod bramką Lecha 2 i będzie teraz okazja dla chyba Rakelsa, ale zbyt czytelne są te dogrania. Gdyby Hutnik awansował, to stadionami, które wchodzą w grę, są obiekt Kraków i Kraków, Puszczynie, Połomice, Podbieskidzia, Bielsko, chociaż na ten jest chyba najmniej szans. Zagłębia, były stadion Zagłębia, Sosnowiec, oglądaliśmy teraz ciekawe uderzenie lewą nogą. Mamy w polu karnym obu wysokich stoperów Hutnika, jest tam Chojo Kowalski, jest Głogowski, pewnie ich gdzieś będzie poszukiwał zawodnik z Łotwy. Jeszcze Zawadzki, troszkę skiksował i mamy bramkę. W tego przypadku powstało coś pięknego, dobre wejście ofensywne Zawadzkiego. Nieco skiksował Dariusz Zawadzki, ale dopadł do tej piłki Daniel Chojo Kowalski i podwyższa wynik na 3-0. I jednocześnie chyba już zapewniając Hutnikowi zwycięstwo w tym spotkaniu, póki co Lech 2 nie pokazał jakichś wielkich ambicji do tego, aby odwrócić losy tego spotkania. Hutnik Kraków prowadzi już 3-0 z Lechem 2 Poznań. Na listę strzelców wpisuje się Daniel Chojo Kowalski. Jak to się potoczyło, dosyć takie chaotyczne uderzenie Zawadzkiego. Oj, takie piłki są niebezpieczne przez środek ziemią, i przejmują ją młodzi zawodnicy z Poznania. Uderzenie z dystansu Macieja Wichtowskiego. Słaby mecz Lecha, zasłużone absolutnie zwycięstwo Hutnika. I w tym momencie pan Karol Iwanowicz po raz ostatni używa gwizdka Hutnik Kraków, Lech Poznań 0. Historia, którą stworzymy.